To kroczenie wolności, czy to życie wolności, to nie jest dlatego, żebyśmy byli tylko wolni od czegoś, ale ta prawdziwa wolność to jest wolność do czegoś. Wolność do tego planu, który, tak jak słyszeliśmy w tej pierwszej pieśni, jest dziki, jest szalony. Jest to coś, co przekracza naszą wyobraźnię. Jeżeli człowiek starałby się tylko o to, żeby był wolny dla samego faktu wolności, to jest za słaba motywacja. Po co? No może nam będzie lepiej, może moja wątroba nie będzie taka zła, jak przestanie pić. Ale wiesz, to jest za słaba motywacja. Ta wolność do czegoś. I zwłaszcza jeżeli mówimy o mężczyznach, to my potrzebujemy widzieć, do czego mamy być wolni. I potem wydaje mi się, że już nie jest tak ważne, od czego. To porzucamy. To niepotrzebne porzucamy. I biegniemy za Bogiem. To ogłaszanie, o którym mówił Robert, ten kerygmat, który słyszeliśmy i który, o którym mówi poprzedni papież i Benedykt też, że Europa potrzebuje poczuć ten kerygmat na nowo. Czasami tak się mówi w Kościele, ale jak zapytacie kogoś, nawet kto studiował teologię, co to ten kerygmat jest, to ja nie byłem w stanie powiedzieć po teologii, co to jest kerygmat. Chociaż tam to słowo pojawiało się często. Co to właśnie jest? Dopiero spotkałem ojca Cantalamessa. Człowiek, który był teologiem, ale przeżył chrzest w duchu. Był mi w stanie powiedzieć, co to jest to setno, co to jest kerygmat. Jan Paweł II mówił o tym, że istnieją dwa kerygmaty. Jeden był kerygmat, to co mówił Jezus, to orędzie, o którym mówił Jezus. I Benedykt XVI w tej książce swojej Jezus z Nazaretu mówił o tym, że przez całe życie Jezusa, przez całe jego publiczne życie ciągnie się jedna myśl. Zgadlibyście, która? Nie. Królestwo. Królestwo Boga. Nadchodzi i jest. To było jego podstawowe, ten message jego. I jak to wyglądało? Benedykt XVI mówi dalej w tej książce, że przez obecność, ale bardziej przez czyny Jezusa. Bo to gadanie o królestwie, to może takich nauczycieli już było. Czym się odróżnia Jezus od wszystkich proroków Starego Testamentu? Czym Jezus kończy Stary Testament? Są czyny. I to jest to, że jeżeli On mówił o królestwie, że jest pośród nas i ludzie byli uzdrawiani, ludzie byli uwalniani z mocy złego ducha, ludzie byli wskrzeszani z martwych, to królestwo jest pośród was. Dobra, to był Jezus. I potem ten drugi kerygmat to było orędzie, które ogłaszali apostolowie i Kościół pierwszych wieków. To było mówienie o tym, co stało się z Jezusem, że był, że żył, że umarł na krzyżu i że stał z martwych.
I ty musisz, jeżeli ta wiara ma być autentyczna, coś zrobić z tym, że taki Jezus tutaj był. I czasami mówi się w Kościele, no dobra, to był taki specjalny czas, pierwsze 300 lat w Kościele. Trzeba było to jakoś powiedzieć. Ale już minął ten czas, nie wiem, czy słyszeliście, że cuda i to objawianie się Boga w mocy było potrzebne tych pierwszych 300 lat. Już teraz nie ma, bo już mamy tradycję, już mamy Kościół, już mamy wszystko to. Nie, tak nie jest. To nie jest nauczanie Kościoła. Jan Paweł II w Redemptoris Missio, 14 kapitola i 16 też, mówi o tym, że dzisiaj jest czas na połączenie tych dwóch kerygmatów. Połączenie, ogłaszanie Królestwa Bożego i ogłaszanie tego, co Jezus dla nas zrobił. W to musimy mieć jasno. No dobra, to można się nauczyć. Można przeczytać, można wyuczyć na pamięć tego kerygmatu. I co z tym? Czasami ludzie świeccy, ja mówię z pozycji świeckiego, jakoś przeżyją w sercu to pragnienie. Dobra, no to jeżeli tak mówisz o tym, że to tak ma być, to ogłaszanie, to ja bym chciał, ja chcę, ja modlę się, ja nawet będę studiował, będę czytał Biblię, będę się modlił. A potem rzeczywistość jest taka, nie wiem jak u was w Polsce, u nas na Słowacji na pewno. Po tej całej formacji, którą przeżyłem jako nastolatek w lasach z moją żoną, nie tylko, przygotowani do tego, namówiono, to jest komuna, nie można nic zrobić, wszystko było zabronione, ale przyjdzie czas wolności i wtedy chrześcijanie mogą stać na stadionach, mogą mówić o Jezusie otwarcie. I ten czas przyszedł. Nie czekaliśmy go, bo ja myślałem, że komuna będzie na zawsze, ale przyszedł szybko i od razu były drzwi otwarte. Ja pytałem naszego proboszcza w parafii, to dobra, jestem przygotowany. Byliśmy młodym małżeństwem, to gdzie mnie Kościół potrzebuje? On powiedział, to co Kościół od ciebie chce, żąda, to żebyś swoją żoną i dziećmi przyszedł w niedzielę do Kościoła. To było wszystko. I mogłem wtedy myśleć, no dobra, to ten ksiądz nie za bardzo jest taki progresywny, to może jeszcze nie wie, to jest jeszcze stara szkoła. Może przyjdzie drugi. Jak przyszedł drugi, to dziękowaliśmy za tego pierwszego. Naprawdę. Ale powiem wam, po 20 latach takiego służenia, kiedy czuję się cały czas jako na marginesie Kościoła, że robię coś, co nie powinienem robić, tylko jak czytam to, co mówi Jan Paweł II albo Benedykt, jak rozmawiam z tymi ludźmi, jak jest Cantalamessa, to mówię to albo ja jestem wariatem, albo ktoś inny. Bo ja czuję, albo tak mi mówiono, że robię coś, co jako świecki nie powinienem robić. I oni mówią, że tak, że to jest powołanie ogólne. Ja rozmawiałem w sierpniu z dziekanem, nie będę mówił której teologii, którego fakultetu, żeby było nagrywane jest to, ale był bardzo szczery facet i powiedział mi, tak powiem szczerze, że my jako kościół hierarchiczny na Słowacji, my jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy będziemy współpracować z laikatem, czy nie. Nie wiem, jak to czujecie w Polsce. Ale taka jest rzeczywistość. Nikt cię nie potrzebuje. Może jest to twarde powiedzenie, ale jeżeli dążysz do wolności, jeżeli osiągniesz wolność, bardzo trudno jest znaleźć miejsce. Ale
Myślę, że to jest trochę nie fair czekać to ze strony hierarchii. Bo oni tak naprawdę nie wiedzą, gdzie to nasze miejsce jest. To musimy my odnaleźć to miejsce. My musimy pokazać, że ja mogę zrobić to i to i to. U nas we wspólnocie jest jeden z liderów, jest ojciec Michał, ale nie ma go bardzo często. Wszystko leży na plecach świeckich. Wszystkie decyzje o misjach. Wszystko przygotowanie. Tylko potem jedziemy gdzieś, a mówimy do niego: ojcze, jedziesz z nami, dla ciebie jest takie i takie zadanie. Powiesz kazanie od 3 do 4, reszta jest na nas. I on wskakuje do samochodu i jedzie. I 40 świeckich ludzi ma co robić. Mają swoje rodziny, mają swoją pracę, mają dzieci małe. Ale decydują się, bo wiedzą, że ktoś ich potrzebuje. I to jest właśnie takie napięcie, życiodajne napięcie. Pomiędzy tym, jaki jest stan mojego serca, ile mam jeszcze tych grzechów, ile mam jeszcze tych kajdanów, a z drugiej strony Bóg mnie może używać. Ja nie muszę czekać 10 lat, aż będzie tip-top. Bo Bóg mnie może użyć już dzisiaj, już jutro. A jak, żeby stworzyć właśnie taką... Bo często przychodzą do mnie ludzie świecki i mówią tak: ja mam takie pragnienie, żeby pójść na misję do Afryki. Trzeba jakieś przygotowanie, trzeba mówić językiem, trzeba mieć jakieś zastrzyki. To nie jest tak proste. Trzeba mieć dużo pieniędzy do Afryki. Ale mówię wam tak: Kazachstan natychmiast. Po rosyjsku za 2 tygodnie mówicie wszyscy. I to, co wiecie o Bogu teraz, to jest wystarczająco na 10 lat w Kazachstanie. I możecie nauczać nawet w seminarium. Mówię prawdę. Od 10 lat pracujemy w Kazachstanie. Wiem, jaka jest sytuacja. Biskup nowy w Karagandzie jest Polak. Od starego Sząca. Oazowicz. Zaproszenie przychodzi każdy tydzień. Przyślijcie nam ludzi świeckich, przygotowanych do misji. Także myślę, że jest możliwość służenia, ale nie jest to takie proste, nie jest to takie oczywiste, ale jest droga. Jeżeli jest prawdą to, co mówi Jan Paweł II, często co mówił, że nadchodzi wiosna. Jeżeli jest prawdą to, co mówią już nie tylko katolicy, jeżdżę też po protestanckim świecie i mówią, czują wszyscy, że Kościół katolicki to jest ten śpiący obor giant. Jest naprawdę. Bo to, co oni robią, ci faceci, ci protestanci, te pieśni, które śpiewamy, które nas podnoszą, to jest tylko odrobina tego. I oni są w stanie to przeżyć. Oni są w stanie jakoś dorwać się do takiego Pana Boga przez te pieśni. Byłem teraz w Stanach w jednym kościele. Nazywa się Bethel Church. Część pieśni, które widzieliście, są śpiewane tam. U nas się mówi tak. Już młodzi ludzie mają tyle tego, że zorganizować dla nich coś dłuższego niż weekend jest niemożliwe. Nikt nie przyjdzie, bo wszyscy muszą studiować, egzaminy, pracę i tak dalej. W tym kościele, tam, jest to w Kalifornii i miejsce jest takie, że jest 25% na bezrobocie. To znaczy nic specjalnego, nic bogatego. I oni mają w tym kościele 1500 studentów w szkole ewangelizacji, która trwa cały rok. 1500 młodych ludzi, około 20 lat. Nie mają gdzie ich umieścić. W
Faceci, którzy prowadzą ten kościół, mówią tak. Możemy wam zaofiarować 4 godziny nauczania w tygodniu przez 3-4 dni. Ale musicie znaleźć miejsce do mieszkania, musicie znaleźć pracę, żebyście żyli, musicie znaleźć coś, żebyście robili przez ten cały rok. To jest niesamowite. My robiliśmy szkoły i proponowaliśmy ludziom miejsce, jedzenie, jeżdżenie na misję za małą zapłatę na cały rok. I to było dużo. Nie mamy ludzi. Jak jest to możliwe, że mają tyle? Myślę, że to, co jest ważne, jest to, że lider tego kościoła powiedział, że podstawowym zadaniem jest Boża obecność. I że wszystko podporządkujemy temu, żeby Bóg był pośród nas. Takie proste, ale bardzo pociągające. Mają facet, u którego mieszkałem, który zaprosił mnie tam, jest liderem uwielbienia. I pod jego ręką jest 150 muzyków. Tylko muzyków w tym kościele. Wszyscy grają i śpiewają tak jak ci. Można od razu zgrywać i palić płytę i leci. Naprawdę. Super. Jak jest to możliwe? Bo szukają Boga żywego. I tak myślę czasami o tym w tym kościele protestanckim, który ma tak mało z naszego punktu widzenia katolików. Tak mało ma. Jest tak atrakcyjny. Jak to będzie u nas w katolickim kościele? I takie przebłyski tego już widać. Wczoraj jak widziałem krocić biskupa, jeszcze go nie poznałem, jeszcze nie słyszałem to słowo. I kroci do świątyni pełnej mężczyzn i śpiewa razem z nimi. Śpiewa razem z nimi, na pamięć słowa. Nie patrzył na ekran, pamiętał te pieśni. To było zaskoczenie dla mnie. A potem ojciec stanie tutaj i od pierwszego zdania do ostatniego mówi jak Jezus. A potem na koniec taki drugi Jezus powie, no to idźcie bracia. Do swoich domów i do innych domów. I nieście to światło. Jak to się staje rzeczywistością, to ten obr katolicki, śpiący, przewali cały świat. Ja w to wierzę. Dlatego nigdzie nie odchodzę z kościoła katolickiego, jakkolwiek by było. Bo wierzę, że to jest ten obór, który wszystko posiada. Cały zbrój. Tylko potrzebujemy jako mężczyźni naprawdę zabrać się za to i szukać to miejsce. Nie będzie to proste. To kroczenie to właśnie, dlaczego wybraliśmy taki temat, jest kroczeniem sercem, nie umysłem, nie intelektem. Nie mamy go odrzucać, ale jeżeli to ma być prawdziwe, jeżeli to ma być zachwycające, to musi być w sercu. Jeżeli wtedy jest to w sercu, tak ten kerygmat, jeżeli jest w sercu, jeżeli nawrócenie przejdzie w sercu, to nikt nas nie musi zmuszać do tego, żebyśmy poszli i głosili to dalej. To jest oczywiste. Ja Roberta nie zmuszałem do tego, żeby przyjechał. Ja napisałem 2 zdania do niego. Ale dla mnie, ja wiem, że jest to oczywiste dla niego. Jeżeli jest możliwość zgłoszenia, chociaż powiedzenia parę słów, to od razu. Jedziemy, ja mówiłem, jedziemy do Afryki za 2 tygodnie. A nikogo z tych chłopaków i wszyscy mają dzieci w domu, żonę w domu. Wszyscy są tak busy, że wyciąć z tego czasu 2 tygodnie jest naprawdę
sztuka. Ale nikogo nie namawiałem do Afryki. Nikogo z nich. Dlatego, że oni mają już doświadczenia tego, że jeżeli stajemy gdzieś razem i oczekujemy, że Bóg przyjdzie, to to jest to. To co mówiłem do tej pory, to jest tylko gadanie. To, co będzie się działo teraz na mszy, kiedy zaryzykujemy ten sam fakt, że powiemy Jezu przyjdź i czekamy, że przyjdzie. I może potem na modlitwie. Ten moment tego ryzyka, kiedy nie wiemy, co mówić, nie mamy żadnego mocnego mówienia, to jest właśnie to. To jest o królestwie, które przychodzi, nadchodzi, które jest. Tak jak Paweł mówił do Koryntian. Tu mam angielski, ale to pierwszy do Koryntian 2, 3, 5. Znacie na pewno. Ja byłem pośród was. Byłem słabi. I dużo strachu. I trzęsienia. Tak czujemy się często u nas we wspólnocie. Tak czułem się, jak jechałem tutaj. Co ja mam powiedzieć do tych chłopów, którzy mają życie i doświadczenia nie takie jak ja. Kim ja jestem? Czułem się słaby, czułem się może pełen strachu. I często tak się czuję. Bo jeżeli bym miał taki umysł jak Robert, to wszystko się układa logicznie, ale ja nie mam. Jak jestem zaproszony do mówienia, to zawsze mówię, coś się pomyliło. Ale Paweł mówi, moje słowa i moje orędzie nie było w pięknych słowach mądrości. I Paweł umiał tak mówić. Umiał, miał najlepsze szkoły, to wiecie. I on zadecydował świadomie, że nie będzie tak mówił. Nie będzie mówił mądro, pięknie, ale w demonstracji ducha i mocy. A żeby ta wiara wasza nie była w tej mądrości, w tych mądrych słowach pięknych, ale w mocy Boga, w moc Boga. Bo tego potrzebujemy. Jeżeli jedziecie, ja wierzę, że Bóg was pośle, jak nas posyła na przykład teraz do tych Masajów. Oni nie rozumieją nawet angielskiego. Nawet Swahili nie rozumieją. To jest język, do którego nas tłumaczą z angielskiego. Jedziecie tam z kultury, która jest zupełnie inna. Mówiłem tutaj do brata, że chcieliśmy coś powiedzieć o małżeństwie, bo tak nam powiedziano, że powiedzcie coś o żonach. To mówiłem o tym, jak pięknie jest to mieć tą żonę, partnera i tak dalej. Facet przyszedł do mnie i mówię, no i teraz, która z tych trzech jest moim partnerem? Nie wiedziałem, co powiedzieć. On mówi, ja troszczę się o wszystkie. Albo przychodzi kobieta z chłopakiem, który ma chyba 12 lat, ale nie chodzi. Tak go ciągnie właśnie. Ja nie wiem, ile kilometrów przyszła. Ciągnie go. No i teraz ona przyjdzie tam do was i ona nie pyta wtedy, czy jesteście charyzmatykami, czy wiecie, co z tym robić. Ale ona mówi, ja tu mam chłopaka, nie wie chodzić, 12 lat ma. Ja wierzę w tego Boga, o którym mówisz ty. Ja wierzę. To niech ten Bóg teraz położy na niego ręce. I ty kładziesz te ręce tam. No i co? Chciałeś by wytłumaczyć. Ja jestem z innej kultury. Ja jestem z innego kraju. Dla niej to jest jedyna szansa. W odrębie 100 kilometrów nic się nie dzieje. Nikt nie przychodzi tam pod to Kilimandżaro. Bóg cię posyła. Czy wierzysz w to, że może przyjść
To są sytuacje, kiedy jest modlitwa ważna. Naprawdę, wołanie o ducha jest bardzo ważne. Ale jesteśmy powołani do tego. Mamy do tego prawo, jako ochrzczeni. I jakiekolwiek by było nauczanie Kościoła przez wieki, to, co mówi teraz papież, to, co mówił Jan Paweł II, papież z waszej krwi, biskup tej diecezji, mówi, że to powołanie jest dla każdego z nas, dla każdego ojca. Ja wierzę w to. Wierzę, że on mówił to, co mu Bóg mówił. I nasze życie z Aleną staramy się układać według tego powołania. Nie jest to łatwe. Czasami czujemy, że idziemy przeciwko prądu. Ze wszystkim. I czasami są trudne nawet rozmowy z własnymi dzieciami. Bo ta konfrontacja ze światem jest twarda. I tak kłóciliśmy się z tym najstarszym synem. I staraliśmy się mu powiedzieć, słuchaj, masz intelektu dosyć, to idź studiować coś takiego normalnego. Prawo, ekonomię. Żebyś po prostu zarobił coś. Żeby nie musiał po prostu żyć tak jak biedak. I on mówi nie. Wszyscy w szkole, bo naprawdę był szczególny, wszyscy mówili, że to głupota. On poszedł studiować języki francuski i angielski. Nie wiem, co będzie. Ja myślę, że to jest tylko taki kompromis. Ale na końcu powiedział tak. Tato, co mi tu gadasz ty po tych latach obserwowania, jak ty żyjesz? Czy ty kiedyś myślałeś o pieniądzach? Czy ty kiedyś myślałeś o tym, że to, co uczyłeś się, to, co studiowałeś, to, co byłeś w stanie zdobyć na uniwersytetach, czy to ma być jakoś zapłacone? Czy ty kiedyś pytałeś pieniądze za to, co robisz? I tak żyjesz całe życie i ode mnie chcesz po tych latach, żeby ja się tak zdecydował. Ja byłem bez słów. A nie wiem, co będzie. Nie wiem. Ale wierzę w to, że nadchodzi nowe pokolenie takich ludzi, którzy nie mają kajdany i nie mają też rzeczy, które nieśliśmy mi w komunie. Nie mają właśnie takiego strachu, nie mają takich obaw. I to jest pokolenie, które wyrasta w wolności. Tylko pokazać im, jak się dorwać do tego Boga. I być gdzieś tam obok nich. I to poleci. Także myślę, że to zadanie dla nas, dla naszego szukania wolności, dla naszego starania się szukać Bożą twarz jest dlatego, żebyśmy samych siebie czynili wolnymi do tego planu, który Bóg ma z nami. Jemu nie szkodzi 20-30 lat w komunie, w więzieniu, w podziemiu. On nie liczy. Za 2-3 lata możecie zrobić to, co byście, nie wiem jak, chcieli robić za 30 lat. Ale jeżeli nadejdzie ten czas, jeżeli jest ten czas, kiedy Bóg mówi do ciebie, kogo poszłę, kto nam pójdzie, żeby był ten czas, kiedy jesteś gotów powiedzieć, ja jestem, ja pójdę, zostawiam dobrą pracę, opuszczam dom. Oczywiście liczę właśnie w to, że jestem odpowiedzialny za rodzinę, za dzieci. Ale szukam najpierw Królestwa Bożego. Facet, który zaprosił mnie do Stanów, Jeremy Riddle. Ta pierwsza pieśń, to była jego pieśń, którą śpiewał o tym, żeby twoja twarz była bliżej niż wszystkie inne. Facet szukając Boga z czwórką dzieci, Amerykanin, który zarabiał pieniądze nie tak, opuścił dom i 2 lata mieszkał w karawanie. Widziałem ten karawan. Jeszcze przeszłego roku w jesienią, jak był u nas na misjach w Bratysławie, jeszcze mieszkał w tym karawanie. Szukał miejsca, gdzie Bóg jest żywy.
i przeszedł pół kraju, żeby przyszedł do tej wspólnoty. Pytałem dzieci jego, widząc ten karawan tam na dole, jak było w tym karawanie. I dzieci mówią, strasznie. Teraz już ma dom, ale widzę, że po prostu to błogosławieństwo, to namaszczenie, które płynie z jego uwielbienia, jest jakoś połączone z takimi szalonymi decyzjami. Nie wiem, jak jest w twoim przypadku, ale jeżeli twoje serce jest na miejscu, to jak przyjdzie to powołanie od Boga, to pytanie, kto nam pójdzie, to wtedy odpowiesz, ja jestem, pójdę. I Bóg się zatroszczy o resztę. Mamy 20 lat małżeństwa za sobą. Dorastają dzieci. Nie wiem, jak będzie. Czekam na kryzys średniego wieku. Czekamy na kryzys w małżeństwie. Już 20 lat. A jeżeli jesteście razem, szukacie Boga, to tak jak Robert mówił, to jest nie do porównania to życie. Nie do porównania.